Chciałem też powiedzieć kilka słów, może na piosence, żeby nie przedłużać. Ja przez wiele lat miałem narkotyki, byłem na dnie, na ulicy i powiem wam, że byłem strasznie nieszczęśliwym człowiekiem do momentu, kiedy bardzo mocno Pan Bóg zapukał do mojego serca. Wiem, że używam takich jakichś dziwnych słów, serca, zapukał. Ale powiem tak, że kiedy byłem zupełnie już pozbyty wszelkich jakichś godności, szedłem sobie ulicą w moim mieście, w Bielsku. Co ja się czepałem, bo było zimno, to była zima, styczeń. Byłem na głodzie narkotykowym, bo brałem już heroinę wtedy. I tak sobie przypomniałem, że jest jeszcze ktoś, kto może mnie wysłuchać. I zawołem: Boże, jeżeli jesteś, to zmień moje życie. I wyobraźcie sobie, że właściwie w ciągu pół roku zupełnie w innym miejscu byłem. Znałem już mnóstwo ludzi trzeźwych, ludzi, którzy wierzyli w Boga. Byłem w ośrodku i tam, słuchajcie, po raz pierwszy ktoś mi powiedział o Bogu. Tak naturalnie, tak prosto. I to byli ludzie bardzo wolni, a mimo tego mieli bardzo jakieś duże obciążenia. I powiem wam, to mnie tak przekonało, że powiedziałem, jeżeli to jest prawda, jeżeli to rzeczywiście jest prawda, to ja oddaję wszystko Panu Bogu. I kiedy to zrobiłem, słuchajcie, doświadczyłem tak wielkiej miłości, taki pokój stąpił na mnie. Całe moje życie się zmieniło. To było 17 lat temu. Ja jestem trzeźwy już 17 lat. To jest dzięki Jezusowi. To nie jest moja zasługa. Naprawdę, to jest niesamowite. Kiedy szedłem sobie ulicą, potem już po nawróceniu i modliłem się, spotkałem dziewczynę, której kiedyś się kochałem. I zabrałem ją na rekolekcję, ona też była bardzo pogubiona. Tam doświadczyła miłości Pana Boga, teraz z moją żoną. Mamy synka, córeczkę, no, jesteśmy małżeństwem. I w ogóle, gdzieżbym pomyślał, że będę katechetą, że będę w szkole uczył. I no, wchodzę do takich trudnych środowisk, do trudnych takich dzieci, do trudnych miejsc, ale też do normalnych. Staram się być wszystkim dla wszystkich, jeżeli mi to wychodzi. Oni to osądzą i Pan Bóg to osądzi. Nie zawsze mi to wychodzi, ale po prostu staram się być szczerym człowiekiem i powiem wam, postawiłem wszystko na Pana Boga i zyskałem życie. A życie to jest największy dar. Nie ma większego. I za to dziękuję Panu Bogu i Duchowi Świętemu. A Duch i Oblubienica mówią przyjdź, czyli Duch i Oblubienica, czyli Jego Kościół, zaprasza Cię do tego, żebyś przyszedł, żebyś zaczerpnął. Dzisiaj jest czas zesłania Ducha Świętego. To jest niesamowity moment, słuchajcie, łaski. Ja jestem głęboko po prostu naprawdę przekonany o tym, że Pan Bóg dzisiaj każdego...